Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Myślę, że ten odcinek będzie ważny dla osób, które są klientami mBanku. Tak, o tym będzie dzisiaj mowa, dlatego że przydarzyło mi się coś, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, a zaraz powiem dlaczego. Otóż, widzicie, przez ostatnie kilka lat dzieje się dużo rzeczy, ale jestem wyjątkowo zniesmaczona z tego względu, że byłam klientką mBanku przez ostatnie 10 lat, ponad 10 lat. Już miałam tam konto jako nastolatka. Potem, jak byłam dorosła, to otworzyłam ten rachunek bankowy, który jest dedykowany osobom, które już normalnie pracują. No i powiem Wam szczerze, niemiło się rozczarowałam, chociaż nie ukrywam, że banki to nie są instytucje, którym należy ufać, które chcą dla nas dobrze. To są po prostu instytucje, które pracują, które żerują na nas, tak? I gdyby nie nasze pieniądze ciężko zarobione, no to te banki po prostu by nie funkcjonowały. I teraz też podkreślę bardzo ważną rzecz, gdzie namacalnie po prostu doświadczyłam, że gotówka jest czymś bardzo istotnym i gdyby nie to, że pracuję poza granicami kraju i mam jeszcze jakieś, prawda, swoje inne konta, rachunki bankowe, to zostałabym z ręką w nocniku. Ale o co chodzi? Pewnego dnia wchodzę na konto, a raczej jeszcze poprzedzając to, chcąc zapłacić w restauracji, już będąc w Polsce, podkreślę, że na 24 godziny, chcąc zapłacić w restauracji, nie mogłam zapłacić w restauracji. Mimo że moje pieniądze były na koncie, to jednak nie mogłam zapłacić. Zdziwiona sytuacją, otwieram bank online, czyli stronę internetową i okazuje się, że moje środki są zablokowane. Dlaczego? Przez ostatnie kilka miesięcy otrzymywałam komunikat, że mój dowód jest nieważny i muszę go aktualizować. Okej, jest to jak najbardziej normalne, tak, że aktualizuje się jakiś dokument. Natomiast następnym ruchem, aby osobie, która jest obywatelem Polski, tak po prostu blokować konto z tego tytułu, bo został nieaktualizowany dowód, którego notabene nie posiadam, ponieważ nie mieszkam w kraju, i ten dowód wygasł w 2022. Było to dla mnie czymś niezrozumiałym i potem, jak już zdecydowałam się przenieść do innego banku, to zostałam poinformowana, że nie może być takiej sytuacji. No ale jeszcze do rzeczy, bo się pogubiłam, także może być to trochę chaotyczne, ponieważ moje kroki zostały podjęte, aby temu zapobiec, chociaż powiem szczerze, że niestety nie było skutku, nie było rezultatu pozytywnego, więc tak, byłam zmuszona zamknąć to konto. I potem, jak już się zorientowałam, że to konto jest nieaktywne, gdzie ja nie mogę już wykonywać tak ani transferu, nie mogę wypłacić pieniędzy, nie mam w zasadzie żadnych ruchów, to doszłam do wniosku, że udam się do banku, tak? No bo taki jest nasz następny krok, albo po prostu dzwonimy na infolinię, która w przypadku tego banku no nigdy nie działa, znaczy nie działa tak jak powinna. To jest moje zdanie klienta. I potem jak się udałam do banku, okazało się, że tylko i wyłącznie mogę korzystać ze środków i z konta bankowego w momencie, gdy mój dowód będzie zaktualizowany. No to powiedziałam panu, że ja mam jeszcze dokument, jakim jest paszport. Jest tam zdjęcie, jest tam mój PESEL, jest tam w zasadzie wszystko, co powinno być. Nie jestem rezydentem, nie jestem osobą, która jest spoza Polski, tak, obcokrajowcem i której, znaczy myślę, że nawet obcokrajowcom nie powinni nic takiego nie powinno się wydarzyć, no, bo ja nawet mieszkając poza Polską, mając konta w różnych bankach, miałam konto bankowe w Kambodży, w Irlandii, w Polsce, w innym banku, w Omanie, nigdy nic takiego nie miało miejsca. Dlatego nie uznano mi paszportu, nie uznano tego, że dowodu osobistego w
w tym momencie nie posiadałam i nawet go nie wyrobiłam jeszcze. W sensie nie zaktualizowałam, nie wiem nawet dlaczego jest data ważności, no ale dobra. Summa summarum, byłam tym faktem zdenerwowana i teraz przeczytam Wam pewne wiadomości, a raczej to są też komentarze i wypowiedzi ludzi, gdzie klienci wypowiadają się, z jakimi problemami przyszło im się spotkać i były one bardzo podobne, więc to nie jest tak, że to dotyczy tylko jednej mnie. To nie jest tak, że to tylko ja miałam ten problem. I wiecie, ja nie jestem dłużnikiem, niczego nie powinnam, znaczy w sensie nie mam żadnych zaległości, nie mam komornika, dlatego blokowanie konta dla mnie w takiej sytuacji jest czymś nienormalnym. No i tutaj jedna osoba się wypowiada. Dlaczego moje pieniądze zostały zablokowane i na infolinii powiedzieli, że mogę zapłacić Blikiem lub Google Pay za jedzenie, a każdy sklep tu odmawia? Przez 10 godzin nic nie jadłam i nie mam teraz środków do życia za granicą. Jak zgłaszam na czacie, to mówią, że mogę, a byłam w kilku sklepach i nigdy o tym nie słyszeli, a używają tylko Apple Pay. Więc kolejna wypowiedź. Okradają klienta z pieniędzy. Zamknęłam konto, później odezwała się do mnie firma windykacyjna. Okazało się, że bank zostawił mi otwartą kartę, za którą pobierał pieniądze. Ja nawet nie miałam możliwości za nią płacić, bo nie miałam już numeru konta. I nawet nie poinformowali mnie, tylko od razu do windykacji. Musiałam całość zapłacić, bo tak, zwyczajna kradzież. Omijajcie bank szerokim łukiem. Nigdy więcej. Zablokowali mi konto i nie zostawili nawet kwoty wolnej od zajęcia. Pozbawili mnie wszystkich moich pieniędzy. Złodziejski bank na pewno nie nastawiony na klienta, tylko na zysk. Także widzicie, jest bardzo, bardzo dużo wypowiedzi, bo ja chciałam się dowiedzieć, czy są osoby, które mają podobny problem. I niestety, tak jak widzę, problem jest bardzo duży. Wiele ludzi nie jest zadowolonych, ale to już nie o to chodzi. Tak jak mówię, jeżeli nie miałabym żadnego konta, to po prostu zostałabym odcięta. Mało tego, zapytałam, bo w banku udzielono mi właśnie odpowiedzi, że nie mogę konta mieć aktywnego bez dowodu, który jest zaktualizowany. Zapytałam zatem, znaczy powiedziałam, poinformowałam pana szanownie, że chcę zamknąć konto, no i jak mogę uzyskać te środki, które są na moim koncie i nie mogę z nimi nic obecnie zrobić. Powiedziano mi, że muszę wpisać konto nowego rachunku bankowego w jakimś tam innym banku, no i zostaną te środki przelane. Ale widzicie, wpisałam nowego rachunku bankowego i system odrzucił. Stwierdził, że ten rachunek jest niepoprawny. No i cała zabawa się zaczyna, bo trzeba było działać z reklamacją i gdyby sam tą reklamację, niestety, ale nie uzyskiwałam odpowiedzi. Mało tego, gdy rachunek jest zamknięty, już nie połączycie się z infolinią. Znaczy jest to bardzo ciężkie, o ile po prostu nie udać się do danego działu banku, wtedy możecie po prostu porozmawiać z tym, kto tam siedzi, a żeby zadzwonić, to musicie jakiś tam podać kod i tak dalej, więc nie ma w ogóle możliwości, aby się połączyć, aby się dowiedzieć w ogóle, na jakim etapie jest wasza reklamacja. Te pieniądze moje nie zostały przelane od razu. Oczywiście musiałam sobie trochę popisać z tym niby customer service, czyli obsługą klienta na Messengerze. Pani stwierdziła, że nie może mi udzielić informacji dotyczącej konkretnie mojej sytuacji, no bo niestety, ale nie mam już rachunku bankowego. No i tak to wyglądało. Musiałam pisać, złożyć reklamację do Łodzi i zajęło mi to około miesiąca. Co prawda tak jak w banku jest napisane, według procedur, ale tak jak mówię, nie było żadnej sytuacji, co się dzieje, jak to wygląda. No i moim największym problemem jest to, że konto zostało zablokowane, środki zostały zablokowane, nie mogłam nic zrobić i mówię Wam, powtarzam, gotówka jest bardzo ważna, chociaż szczerze powiedziawszy, w wielu miejscach na świecie już odmawia się tej gotówki. Na przykład są restauracje moje ulubione, w których się stołowałam i stołuję. Chociaż szczerze powiedziawszy, czasami mi się odechciewa, ponieważ wymagana jest płatność tylko i wyłącznie kartą. Dlatego, moi drodzy, zaznaczam, ostrzegam, zabezpieczajcie się w inny sposób, miejcie jeszcze jakiś inny rachunek bankowy albo po prostu gotówkę, bo jak
tak jak mówię, tak jak przykład jednej pani, wyjedziecie gdzieś za granicę, będziecie na wakacjach, bank tak po prostu zablokuje Wam konto z niewiadomego powodu i nie będziecie mieli możliwości, aby płacić. Także ostrzegam, pozdrawiam, do usłyszenia.